Buch, czyli książka. Cześć, dzień dobry. Nazywam się Natalia Prufer. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Buch, czyli książka. Marlene Dietrich znają wszyscy na całym świecie. A kto wie, kim jest Maria Riva? Może właśnie w ten sposób zacznijmy w takim razie opowieść o monumentalnej biografii największej gwiazdy filmowej. Obojętnie, co wiedzieliście o Marlenie, obiecuję Wam, że po lekturze książki pod tytułem Marlene Dietrich, prawdziwe życie legendy kina, zmienicie swoje zdanie o niej, zmienicie zdanie o aktorstwie jako zawodzie, o Hollywood i o ciekającym przepychem życiu celebrytów. Maria Riva, autorka biografii o Marlene Dietrich, aktorka, reżyserka, matka czterech synów, a w końcu jedyna córka słynnej gwiazdy filmowej, żyje w USA i w przyszłym roku będzie obchodzić swoje setne urodziny. Specjalnie zaczęłam swoje przemyślenia właśnie od niej, bo przez niemal 100 lat życia uznaje się ją wciąż jedynie za córkę swojej sławnej matki, a nie ofiarę. Tak, tak, dobrze słyszycie. Relacja Marii i Marleny była wyjątkowo toksyczna, a Dietrich była Dietrich, ale nie była matką. Choć w książce Maria Riva pisze o wszystkim z reporterską, a czasem zbyt pedantyczną szczegółowością, to zwróćcie proszę uwagę, że książka powstała niemal tuż po śmierci Marleny Dietrich, zajmuje niemal 1000 stron i wcale nie jest budowanym na cześć matki pomnikiem, wręcz przeciwnie. Maria Riva burzy mit i legendę, ale robi to nie bez powodu, o czym za chwilę. Zacznijmy od początku. Córka Dietrich, posiłkując się swoimi wspomnieniami, listami matki i jej kochanków, zdjęciami, całym archiwum, dziennikiem Marleny, pisze biografię gwiazdy od wczesnych lat dzieciństwa, a aktorka, przypomnijmy, urodziła się w 1901 roku w Berlinie, aż do śmierci Marleny Dietrich, która zmarła w Paryżu w 1992 roku. Maria Riva była dość wczesnym i jedynym dzieckiem aktorki i Rudolfa Zibera, zwanego Rudim. Jej narodziny zbiegły się praktycznie z wybuchem kariery Dietrich, która podbijała serca fanów kabaretów, teatrów berlińskich. Z teatrów przeniosła się następnie na ekrany kina niemego, a potem do Ameryki, gdzie brała aktywny udział w tworzeniu historii kina, superprodukcji filmowych, najpierw niemych, potem z dźwiękiem, kolorem. Druga wojna światowa nie sprawiła, że zapomniano o Dietrich, wręcz przeciwnie. Podróżowała po całym świecie, by umilić czas amerykańskim żołnierzom i występowała na żywo, grając na przykład na pile. Po wojnie wciąż pracowała zawodowo, była świadkiem powstania telewizji i rozrywki, jaka ta fundowała milionom ludzi na całym świecie. Ostatnim etapem jej kariery były występy solo na całym globie, najpierw na salach koncertowych, a potem w ekskluzywnych hotelach. Marlena Dietrich była świetną aktorką, piosenkarką, ikoną stylu, piękną kobietą, perfekcjonistką. Była tytanem pracy, miała dobry gust i intuicję, która jej zawsze podpowiadała, w który projekt ma się angażować, a który nie. Nikogo i niczego się nie bała. Była uparta, wymagająca, zawsze gotowa na występ. Problem polegał na tym, że jej życie było jednym długim występem, w którym nie było czasu ani ochoty na życie codzienne, na normalność, na zajmowanie się dzieckiem, bliskimi, na choroby, na obwisły biust czy widoczne żylaki itd., itd. Wszystko kręciło się wokół Dietrich. Ona sama mówiła i słuchała jedynie o sobie. Grała świetną matkę, żonę, kochankę. W rzeczywistości chciała być jedynie wielbiona i adorowana. Chorobliwie. Jej związki z niemal wszystkimi mężczyznami i kobietami, którzy znaleźli się w jej pobliżu, były niczym innym jak nimfomanią. Wystawne kolacje kończone wymuszanymi wymiotami bulimią.
może wlewanego w siebie alkoholu skończyło się skrajnym alkoholizmem, a przyjmowanie wszystkich substancji bez opamiętania narkomanią. Najgorsze było jednak to, że w tym spektaklu, w którym można nazwać całe życie Dietrich, nie było miejsca na żadną słabość. A najgorsze, nie było miejsca nawet na coś tak błahego jak niedyspozycja zdrowotna czy starość. Chyba największe wrażenie w tej książce wywołały właśnie na mnie ostatnie rozdziały i porażający wręcz opis ostatnich lat życia Dietrich, starej kobiety, która oskarżała wszystkich o swój wiek i o swoje słabości. Nie chcę i nie powinnam wam streszczać tej książki. Chcę jednak was zachęcić do jej lektury, choć nie ukrywam, trzeba mieć nieco czasu, by przeczytać niemal 1000 stron dość małą czcionką. Książkę przełożyły na polski Dorota Pomadowska, Monika Skowron i Natalia Wiśniewska. Zrobiły to dobrze, bo nigdzie nie czuć różnicy w stylu czy w słownictwie. Pomogła w tym na pewno także skrupulatna redakcja, choć nie ukrywam, że znalazłam w książce trochę literówek. Niemniej jednak książka została naprawdę świetnie wydana przez wydawnictwo Znak Litera Nowa i bardzo miło trzyma się taką pozycję w rękach. Komu poleciłabym taką książkę? Przede wszystkim tym, którzy kochają czytać biografie. Spodoba się na pewno tym, którzy interesują się historią kina. Córka Dietrich brała udział w produkcji niemal każdego filmu z udziałem gwiazdy. Opisuje tworzenie tych obrazów niezwykle dokładnie, czasami aż zbyt dokładnie. W pewnym momencie detale dotyczące strojów i makijażu Dietrich czy menu jej wystawnych kolacji w restauracjach po prostu nużą. Biografia Rivy to jednakże niesamowity dokument historyczny pokazujący życie elit w XX wieku. Ten kontrast przepychu, bogactwa, awantur w restauracji z powodu na przykład, nie wiem, braku czarnego chleba do barszczu w zestawieniu z życiem zwykłych ludzi w czasie I czy II wojny światowej bywa wręcz niesamowity. Ale wiecie, co jest w tym najciekawsze? Że obraz, który maluje Riva, jest porażający. Bogactwo, w którym niemal kąpali się opisani przez nią aktorzy, producenci, filmowi itd., nigdy nie szło w parze ze szczęśliwym, spokojnym życiem. Wręcz przeciwnie. Riva wymienia z imienia i nazwiska gwiazdy, które miały na przykład cokolwiek wspólnego z matką. Ich nawyki, słabości, zdrady i związki. Znacie te nazwiska, znacie te wybitne osobowości, bo oglądaliście ich filmy, czytaliście ich książki. Maria Riva robi tak wspaniałą antyreklamę Hollywood, że aż miło. Z drugiej strony, czytając jak powstawały filmy, ma się ochotę je wszystkie obejrzeć. I dodam, bo sprawdzałam, że większość z nich jest do znalezienia w internecie, a na przykład na Spotify macie całe playlisty z piosenkami Dietrich. Jestem pewna, że do nich sięgniecie w trakcie lektury lub tuż po niej. Czasami mam wrażenie, że biografia Rivy o swojej matce była formą radzenia sobie z żałobą. Innym razem myślę, że córka trochę mściła się na swojej matce, która odebrała jej tak naprawdę dzieciństwo, młodość, dojrzałość. Maria Riva była wychowywana tylko po to, by służyć matce, być jej własnością i jej produktem. A proces uwolnienia się od takiego piekła musiał być naprawdę bolesny. Myślę też sobie, że Marlena Dietrich, gdyby żyła dziś, byłaby królową mediów społecznościowych i salonów medycyny estetycznej, która chorobliwie korzystałaby z dobrodziejstw operacji plastycznych. A propos, oglądaliście nowe zdjęcia 63-letniej Madonny? Nie? To polecam, bo to podobny kaliber i podobna sława. Obawiam się jednak, że końcówka życia może być też podobna. Ale to już nie ma nic wspólnego z książką o Marlenie Dietrich. Dziękuję, że wysłuchaliście kolejnego podcastu. Jeszcze jedno. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć, jak wyglądał dom w Berlinie, w którym spędziła pierwsze lata życia Marlena Dietrich i jej grup w berlińskiej dzielnicy Schöneberg. Chętnie zrobię sobie wycieczkę i pokażę wam te miejsca, jeżeli będziecie chcieć. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia i przeczytania niedługo. Piszcie do mnie na buch, czyli książka@gmail.com. Na razie, pozdrawiam. Cześć!